Szanowni Państwo, witam na konferencji pomeczowej po meczu Stal Rzeszów Olimpia Elbląg zremisowanym przez obie drużyny 0-0. Jest z nami trener drużyny gości Łukasz Kowalski. Dzień dobry, to trenerze. Tam. Poproszę trenera teraz o komentarz do dzisiejszego spotkania. No cóż, jeżeli nie możesz wygrać, to nie przegraj i myślę, że to jest najlepsze podsumowanie dzisiejszego meczu. Praktycznie przez cały mecz po jednej dogodnej sytuacji z obu stron. No i my jesteśmy jakby z tego wyniku na pewno zadowoleni. No dzisiaj kończymy pewien cykl takich meczów z samą górą i teraz będziemy szukali, że powiem, oddechu, jeżeli chodzi o punkty i mecze gdzieś najbliższe dwa u siebie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, witam na drugiej części konferencji po meczu Stal Rzeszów Olimpia Elbląg. Jest z nami trener drużyny gospodarzy Stali Rzeszów, Marcin Wołowiec. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry. Poproszę teraz trenera o komentarz do dzisiejszego spotkania. Wybitnie ciężko nam się gra z zespołami defensywnymi, defensywnie nastawionymi, a już jak przyjedzie taki przeciwnik jak dzisiaj i mamy coś kombinacyjnie rozegrać, to mamy z tym naprawdę duże problemy. Wiemy, z czego to wynika, ale nie będziemy o tym głośno mówić, bo ktoś mi powie, że mi się puknął w głowę. No my swoje wiemy. Natomiast no, nie można na pewno temu zespołowi odmówić tego, że chcieliśmy wygrać i tutaj no, wszystko zostało zrobione. Trochę pokrzyżowało nam dzisiaj siłę w ataku choroba Rafała Maciejewskiego. Ma bardzo ostrą grypę żołądkową i nie mógł dzisiaj nam pomóc. Mam nadzieję, że szybko dojdzie do zdrowia i będzie już gotowy na mecz ze Stargardem, ale jakby to też nie jest wytłumaczenie. No, brakło nam dzisiaj może nie tyle skuteczności, bo nie mieliśmy tych sytuacji zbyt wiele, ale tej jakości i brakło nam dzisiaj wygranych pojedynków na połowie przeciwnika, brakło nam celnych strzałów w bramkę i z tego wynika, że brakło nam dzisiaj dużo, żeby ten mecz wygrać. Natomiast jeszcze raz podkreślam, że chęci i zaangażowania temu zespołowi na pewno nie można odmówić. Poprawimy jakość i po prostu punkty zgubione u siebie będziemy chcieli po raz kolejny odzyskać na wyjeździe.